Monika Włodarczyk, witam Państwa. Zapraszam na kolejny program z cyklu Czas dla Dolnego Śląska. Dziś moimi gośćmi w studio są Panie Ewa Rogosz, organizator Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości we Wrocławiu i Pani Anna Mroczyńska z International Coach Federation, czyli z Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Rozwoju Osobistego. Witam serdecznie, a także partner Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości we Wrocławiu. Szanowne Panie, spotykamy się przy okazji... Yy... Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który już 12 listopada rozpocznie się na terenie Wrocławia, ale spotykamy się w takich trudnych czasach dla przedsiębiorczości, w czasach kiedy wszystkie dane wskazują na to, że młodzi ludzie, którzy kończą studia, rozpoczynają tak na dobrą sprawę ciężką drogę, startując. W karierze zawodowej. I krótkie dane: wskaźnik bezrobocia na Dolnym Śląsku 12,5%. Jedna piąta z tychże osób to osoby bezrobotne, to absolwenci zarejestrowani w urzędach pracy. Czy przedsiębiorczość jest odpowiedzią na tego rodzaju wskaźniki? Jak najbardziej. Myślę, że jeżeli trafiają się osoby, które są kreatywne i przedsiębiorcze, powinny spróbować własnego biznesu. Jeżeli mają ciekawy pomysł, powinny spróbować, bo da im to możliwość własnego rozwoju przede wszystkim, no i realizacji. Kariera zawodowa, ścieżka kariery to jest szansa, czyli rozumiem, że działalność gospodarcza otwierana w ramach przedsiębiorczości jest szansą na start, na ten start zawodowy. Myślę, że tak. Na pewno jest. Ja myślę, że czasy są właśnie tak trudne i czasami nie pozostawiają po prostu wyboru młodym ludziom. We Wrocławiu nie ma w moim odczuciu zbyt wielu dużych firm, korporacji, w których można szukać pracy. I to szukanie pomysłu na własny biznes i wzięcie swojego losu i swojego życia we własne ręce jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Ale wymaga odwagi, tak? Wymaga odwagi od tych młodych ludzi. Natomiast na pewno warto to robić, jest taki sposób, żeby poradzić sobie z kryzysem. Czyli pierwszy czynnik to odwaga, drugi to pomysł, o, których, o, o którym obie panie mówicie. No właśnie, czy w dniach. Od 12 do 18 listopada będą warsztaty, będą prelekcje, będą pogadanki, będą spotkania z tymi, którzy wiedzą, jak podążać ścieżką przedsiębiorczości. Czy będą pomysły podsuwane młodym ludziom, może nie tylko młodym, właśnie czego mogą oczekiwać wszyscy ci, którzy będą chcieli uczestniczyć w Światowym Tygodniu Promującym Przedsiębiorczość? Tak, jak najbardziej. Poprzez te warsztaty będziemy chcieli pokazać ludziom, jak rozwinąć swój biznes, jak być atrakcyjnym na rynku, ponieważ często mamy ciekawy pomysł, natomiast nie wiemy, jak go sprzedać. Dlatego też ważne jest, aby młodzi ludzie, którzy chcą otworzyć swój biznes, brali udział w tego typu warsztatach, aby jakby rozwinąć się w tym zakresie. Poprzez wszystkie warsztaty, które będą w ramach Światowego Tygodnia przedsiębiorczości będziemy próbowali im pomóc. Tak? Będą też spotkania ze specjalistami od sprawa pracy prawa Pracy, czy finansów, aby wprowadzić ich troszkę w te tajniki, często dla nich niezrozumiałe, aby pokazać, że to wcale nie jest takie straszne, jak się wydaje. Gdzie szukać pomysłu na własną przedsiębiorczość? Ja pani, myślę... pani Anno będzie prowadzić jeden z wykładów, bloków tematycznych. Tak, to akurat. Podpowiada to... pani przedsiębiorcom, którą ścieżką po, Przechodzić przez. Nie, nie podpowiadam i myślę, że to nie jest dobry pomysł, żeby podpowiadać. Każdy potrzebuje to znaleźć gdzieś tam. W swojej duszy posłuchać, co mu gra, i pójść za głosem swojego serca. Natomiast to, co ja mogę zrobić, to mogę pomóc y, usłyszeć ten głos, mówiąc tak po prostu. Y, czyli y, i to jest też y, super, y, y, znaczy coś, co ci młodzi przedsiębiorcy mogą z tych warsztatów brać, y, to. Kreowanie swojej wizji albo doprecyzowanie swojej wizji, co chcą tak naprawdę w życiu robić. Akurat te warsztaty, które będą ze mną, będą wokół um, efektywnego wykorzystania swojego czasu i poprawy takiej własnej osobistej efektywności w życiu. E, I będziemy się no, uczyć e, tego, jak lepiej tym czasem zarządzać, natomiast e, tak naprawdę. E, Żadnych gotowych Co? rozwiązań nie Zza, będzie? Żadnych gotowych rozwiązań nie będzie, bo każdy potrzebuje naprawdę czegoś innego. I jeśli na sali jest 10-15 osób, okazuje się, że każdy z nich jest jakby na zupełnie innym etapie, zupełnie inaczej sobie z tym czasem radzi i potrzebuje zupełnie czegoś innego. Więc będziemy tak pracować, żeby każdy mógł z tego warsztatu wziąć coś dla siebie, tak konkretnie dla siebie. Drugie panie, mówimy o przedsiębiorczości, o. Yy... Pewnej akcji, która jest, no, można powiedzieć, jednak w jakiś sposób mm, ukierunkowana na jakąś konkretną grupę. No właśnie, do kogo jest skierowany Światowy Dzień Przedsiębiorczości, który odbędzie się w najbliższym tygodniu we Wrocławiu? Kto może skorzystać z tych warsztatów, które są organizowane? Światowy Tydzień Przedsiębiorczości tak naprawdę jest skierowany dla każdego, kto chciałby się chociaż troszkę rozwinąć albo we własnym biznesie już teraz, albo planuje założyć własny biznes. Mogą być to studenci, mogą być to też osoby, które pracowały w korporacjach, a chcą teraz odejść i otworzyć coś swojego. Mnóstwo ludzi ma już ogromne doświadczenie, nie chce ciągle pracować dla kogoś. I dlatego też myślą o tym, czy warto tworzyć własny biznes, i dla tych osób właśnie jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Będą też spotkania z, z osobami, które doradzą, jak zdobyć pieniądze. Na konferencji, która odbędzie się we wtorek o 9 rano, będziemy mówić o tym, jak zdobyć pieniądze na różne biznesy, jakie są źródła finansowania. Bo czasami nie, nie trzeba mieć pieniędzy, wystarczy fajny pomysł i już można zdobyć pieniądze inwestora. Czy są to raczej spotkania i warsztaty dla ludzi młodych, rozpoczynających swoją karierę zawodową u progu rozpoczęcia działalności gospodarczej? Przede wszystkim. Przede wszystkim. Natomiast trafiają się osoby, które już mają doświadczenie w korporacjach i teraz chcą zacząć coś swojego i chcą się dowiedzieć, jak to wszystko wygląda, żeby no, się przekonać na 100%. Że to warto. jak w takim razie wygląda kwestia przedsiębiorczości, sama idea przedsiębiorczości we Wrocławiu? Ja myślę, że jest bardzo obiecująca, natomiast jeszcze wymaga um, ogromnego promowania. Czyli na pewno jest zapotrzebowanie na to, by powstawały jest różne inicjatywy. coraz więcej inicjatywy. młodych przedsiębiorczych ludzi, którzy chcą zrobić coś dla siebie poprzez prowadzenie własnej firmy. Jest ich jakby z roku na rok coraz więcej. Tak? Przedsiębiorczość um, we Wrocławiu rozwija się coraz bardziej, natomiast potrzebują wsparcia. Potrzebują ogromnego wsparcia poprzez różnego rodzaju miejsca, w których będą mogli się dowiedzieć, poradzić bezpłatnie mm. albo niedrogo, bądź też po prostu nie wiem, uczestniczyć w różnych warsztatach. Mówimy, uh -huh. Moim marzeniem byłoby spotkać się z przedsiębiorcami, którzy już działają od kilku lat, bo mam takie wrażenie, że ta grupa dosyć mocno zamyka się na nowe jakieś takie inicjatywy i e, ciężko... Czyli przedsiębiorcy, którzy już tak, okrzepli. Tak, właśnie ci, którzy już okrzepli. Może to być jakiś taki impuls ciekawy dla nich do zmiany, do zobaczenia czegoś z innej perspektywy. Także, Czyli zn znów nie promowanie tylko tych, którzy rozpoczynają, ale także tak, ale, tych, ale, którzy ale, prowadzą my. działalność, a być może y poprowadzić gdzieś ją w innym kierunku. No, jeśli, y jeśli we Wrocławiu mamy 95% w, y biznesu, tak, to są, to są właśnie przedsiębiorcy, jakiś procent jest tych młodziutkich wchodzących na rynek, natomiast fajnie by było, gdyby ci dojrzali przedsiębiorcy również chcieli z czegoś y takiego skorzystać, tak? Mówimy o miejscu. Y Tydzień przedsiębiorczości bardzo mocno e, łączy się z takim pojęciem coworking. No właśnie, czy Wrocław jest przyjaznym miejscem na coworking? Myślę, że jest coraz bardziej przyjazny, jeżeli chodzi o coworking. Może proszę o wyjaśnienie też tego e, słowa. Coworking. E, to idea wspólnej pracy w przygotowanych do tego miejscach. Coworking daje ogromne zalety, ponieważ e, w, pracując w przestrzeni coworkingowej, można nawiązać nowe kontakty, można zaoszczędzić na wynajmie biura, można też dostać zlecenia albo dać te, podzlecić komuś, kto pracuje razem z nami. E, są ogromne zalety. Pracując w domu, no nie jesteśmy tak kreatywni jak e, Podczas pracy w biurze coworkingowym. I we Wrocławiu coworking jest coraz bardziej popularny, natomiast jest jeszcze bardzo mało takich miejsc. Czy to jest takie biuro na godzinę, na godziny? Raczej biuro na dni, mm -hmm. bo to wygląda troszkę tak, że po prostu rano wstajemy i decydujemy się, dzisiaj pracuję. Bo często jest tak, że pracujemy w terenie i jak przyjeżdżamy do Wrocławia, tych dni jest 10-15 w miesiącu, szkoda wynajmować biuro. I wtedy wynajmuje się na dni miejsce do pracy, korzysta z sal spotkań, korzysta też z całej infrastruktury. To jest cięcie kosztów. Tak? Mamy gdzieś. No tam... właśnie, dotykamy ważnej kwestii, kwestii związanej z kosztami. Działalność gospodarcza to dla tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, wydatek tak około miesięcznie 400 zł, pokrywających koszty ZUS-u, nie wliczając kwestii związanych z podatkami VAT czy PIT, które się składa przy okazji już uzyskania dochodów. ZUS dla tych, którzy. Działają dłużej na rynku niż dwa lata, to 1000 zł. No właśnie. Czy to nie jest pierwszy gwóźdź do trumny zabijający przedsiębiorczość nie tylko na Dolnym Śląsku? Myślę, że troszkę niestety jeżeli do tego dochodzi wynajem biura, opłacenie kosztów, które są związane z pewną działalnością prowadzoną w danej przestrzeni, no to te koszty diametralnie wzrastają. Może dlatego przedsiębiorcy właśnie prowadzą te działalności w domu? Może tak, natomiast ja myślę, że często jest też tak, że oni nie decydują się na działalność właśnie dlatego, że są tak wysokie koszty. I tutaj e, radziłabym spojrzeć na to z tej strony, że należy wtedy pomyśleć o tym, jak lepiej sprzedać swój biznes, jak być bardziej atrakcyjnym na rynku, żeby te pieniądze zarobić. Bo jeżeli będziemy myśleć o tym, że nie stać nas na wynajęcie biura. Nic nam to nie da. Natomiast jak pomyślimy, co możemy zrobić, żeby nasz, nasza usługa szybciej trafiła do klienta, była bardziej atrakcyjna, konkurencyjna, to może warto tą drogą pójść, wziąć udział właśnie w warsztatach, aby być bardziej atrakcyjnym na rynku. Pani Anno, jak w takim razie szukać inspiracji, szukać w sobie odpowiedzi na pytanie, co mógłbym zmienić, co mógłbym polepszyć, by mój biznes rzeczywiście lepiej funkcjonował na danym rynku? Um, co robić? Gdzie szukać tej inspiracji? Iść za głosem swojego serca. To jest to, co mogę powiedzieć, i żyć własnym życiem. To jest dzisiaj takie trudne, bo jesteśmy tacy zabiegani ciągle w chaosie i w jakimś takim zgiełku. Trzeba się po prostu czasami zatrzymać i posłuchać, zobaczyć, co tam się w nas dzieje, tak? gdzie, to, gdzie dokąd Czyli nas łączyć ciągle. na pewno biznes ze swoimi pasjami. Absolutnie tak, absolutnie tak. To jest w ogóle jakby idea całej sprawy. To jest szansa na to, że naprawdę będziemy w życiu szczęśliwi. Ja znam wiele historii ludzi, którzy naprawdę osiągnęli sukces, zrobili fantastyczne pieniądze, mają dzisiaj 50 par lat i nie czują się szczęśliwi, nie czują się w ogóle dumni z tego, co zrobili. I szkoda, tak? Czyli całe życie wspinali się po drabinie. Opartej nie o to drzewo, o które miała być oparta. No ale też mówimy o, powiedziała Pani, o zarządzaniu sobą w czasie, czyli to rozumiem, że tutaj też popełniają młody, młodzi przedsiębiorcy poważne błędy, o szukaniu motywacji do działania, o y, jakimś, jakiejś wytrwałości, tak, żeby w tym biznesie wytrwać przynajmniej jakiś mhm. czas. Jak sobie z tym radzić? Pasja, dyscyplina i determinacja. Myślę, że to jest po prostu każdy dzień pracy, ale takiej świadomej pracy, tak? Czyli jeśli wiem tak naprawdę, co jest dla mnie ważne, jeśli gdzieś tam widzę tą, mam tą swoją wizję, tak? Wiem, o co mi w życiu chodzi, to jest łatwiej. Po prostu jest łatwiej. Łatwiej jest wyjść z łóżka i, i, i robić fajne rzeczy. Chcę jeszcze chcesz powiedzieć, że w, w trakcie tych warsztatów będziemy też y, szukać w sobie mocnych stron. Jeden z warsztatów jest właśnie na to nakierowany ponieważ mamy takie badania gdzieś przeprowadzone na świecie, ktoś zidentyfikował 25 talentów, które decydują o naszej skuteczności i osiąganiu sukcesu w życiu. Więc jeśli uda nam się swoje talenty zidentyfikować, nazwać i rozwinąć. Przede wszystkim je znaleźć. Znaleźć je, najpierw je znaleźć, a żeby je znaleźć, trzeba po prostu się zatrzymać, skupić i ich poszukać, tak? To wtedy mamy szansę osiągać naprawdę ponadprzeciętne rezultaty. I ja myślę, że o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby ciągle gonić swój ogonek w tym takim zabieganym świecie, tylko żeby umieć się zatrzymać i bardziej strategicznie i uważnie podejmować pewne działania. I wtedy się uda. Czyli rozumiem, że nie tylko analizy, stricte liczbowe, matematyczne, ważne są przy otwieraniu biznesu, ale także wsłuchanie się w siebie. A ja chciałam zapytać o rekrutację. Do tego tygodnia, no właśnie, czy rekrutacja jest już zakończona? Czy każdy może wziąć udział w tych bezpłatnych spotkaniach? Każdy, kto zdąży się zapisać, jest Czyli ograniczona liczba miejsc, jest, są zapisy i tak naprawdę każdy, kto zdąży się zapisać, może wziąć udział w tych warsztatach. Jakich spodziewacie się, panie, efektów po tym kolejnym tygodniu przedsiębiorczości organizowanym we Wrocławiu? Przede wszystkim patrząc też, jak wyglądało to w zeszłym roku, bo to już jest nasza, nasza druga edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, to wiemy, że nawiązują się kontakty ciekawe, ponieważ na tych spotkaniach spotykają się różni ludzie tak? i dochodzi do tego, że czasami poznaje się partnera biznesowego. Efekty też takie, że jedni zdecydują się na otwarcie biznesu, inni nie. I może dobrze, bo jeżeli nie będą w stanie sobie poradzić, to może dobrze. Myślę, że ta wiedza, którą dostaną w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości wszyscy uczestnicy, to będzie wiedza, którą mam nadzieję, dobrze spożytkują. Kończymy optymistycznie w takim razie nasz program. Ja przypominam, że Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany we Wrocławiu będzie w dniach od 12 do 18 listopada. Ja myślę, że w internecie wszystkie szczegóły Państwo, jeżeli będą chcieli, to na pewno znajdą. A ja przypominam, że moimi gośćmi była Pani Ewa Rogosz, organizator Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości we Wrocławiu i Pani Anna Moroczyńska, ja, współorganizator, ja. partner. Dziękuję Paniom serdecznie za przyjście do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Kolejny program za tydzień. Do zobaczenia.